Dzień dobry Państwu. Z redakcji Tygodnika Siedleckiego witam serdecznie wszystkich czytelników i internautów i zapraszam do przejrzenia najnowszego numeru naszej gazety. Chciałbym zaproponować na początku trzy gorące tematy. Pierwszy już na czołówce gazety – Gówno na gazie. Jest to artykuł pióra Justyny Janusz poświęcony wydarzeniu na miarę XXI wieku. Wszyscy żyjemy poszukiwaniem gazu łupkowego. Takie poszukiwania miały miejsce na terenie gminy Gówno. W miejscowości Goździk postawiono właśnie wiertnię. Jest to wielka wieża na wysokość 62 metrów, wzbija się w niebo. Będą właśnie tam robione odwierty, najpierw 4 km w głąb ziemi, a później jeszcze jakieś tam cuda techniki. O tym wszystkim znajdziemy informacje w artykule zamieszczonym na stronie 8, Gówno na gazie. Kolejny gorący temat, który rozgrzewa nie tylko czytelników Tygodnika Siedleckiego i mieszkańców Podlasia i Mazowsza, ale całej Polski, to afera taśmowa PSL. Artykuł Władki sobie pogadały, minister poleciał, pióra Bożeny Nowotniak, który znajdziemy już na stronie 2 Tygodnika, właśnie uchyla nam rąbka tajemnicy. O oficjalnych sprawach związanych z tymi nagraniami wszyscy wiemy z mediów ogólnopolskich, ale różnego rodzaju kwestie, jakie po ujawnieniu tych taśm rozgrywają się w Polskim Stronnictwie Ludowym, dowiemy się tylko właśnie z tego wspomnianego artykułu. Zachęcam również do zajrzenia na stronę 6, do rubryki Moim zdaniem. Tam znajdziemy komentarze polityków innych ugrupowań, którzy komentują aferę taśmową PSL. Trzeci z zapowiadanych gorących tematów także jest tematem, jaki interesuje mieszkańców całej Polski, którzy korzystali z wczasów wykupionych w biurze turystycznym Albatur. Na wakacje do Egiptu wybrali się także mieszkańcy Siedlec, korzystający z ofert tego biura. Okazało się, że zamiast dwutygodniowego szczęścia na plaży przeżyli tylko tydzień. Ostatnie dwa dni no to był koszmar związany ze złym traktowaniem tych wczasowiczów przez właścicieli hoteli. Wszystko w związku z upadkiem biura Albatur. Siedlczanie z Egiptu wrócili na szczęście do Siedlec cali i zdrowi, ale starają się odzyskać utracone pieniądze. Za wyjazd musieli zapłacić prawie 2,5 tysiąca złotych, no a niestety nie za bardzo z tych wakacji skorzystali. Proszę Państwa, kolejna sprawa, która rozgrzewa atmosferę w Siedlcach i Siedlczan do czerwoności albo jeszcze do białości, to sytuacja finansowa siedleckiego Mostostalu. Firmy, która uważana była przez lata całe za opokę, która sprzeciwstawiała się i przetrwała wszelkie zakręty zawirowania gospodarcze na polskim rynku. W obecnej chwili, kiedy branża budowlana przeżywa kłopoty, siedlecki Mostostal także ma problemy. Proszę Państwa, do 25 lipca firma musi zapłacić wierzycielom 100 milionów złotych, wierzycielom, akcjonariuszom, kredytodawcom. Jeśli tych pieniędzy nie zapłaci lub jeśli nie dojdzie do w ramach negocjacji do porozumienia i przedłużenia tego terminu, no czekają nas wszystkich problemy, bo upadłość Mostostalu, niechybna w takim wypadku, pociągnie za sobą także na dno wiele innych firm. I na zakończenie jeszcze jeden tekst Zbyszka Juśkiewicza. Tym razem ku przestrodze ludzi, którzy lubią przyrodę i na łonie natury spędzają letnie chwile. Proszę Państwa, pan Jacek w Barszczu to artykuł, który właśnie pragnę polecić. Artykuł, który przestrzega
mieszkańców Podlasia przed rośliną, która została do nas sprowadzona z Kaukazu. Chodzi o barszcz sosnowskiego. To bardzo groźna roślina, która wprowadza, która wywołuje bardzo silne poparzenia. Uważajmy na nią. Z artykułu wynika, że ta roślina, można ją spotkać w Siedlcach, przy ulicy Karowej, przy ulicy Lecha Kaczyńskiego, przy ulicy Południowej, ale także rośnie w okolicach Broszkowa. Ja sam osobiście znam stanowiska barszczu sosnowskiego w okolicach Trzewieszowa. Uważajmy na nią, a jeśli już dojdzie do poparzeń, stosujmy się do poleceń lekarzy. Prawdopodobnie należy się zachowywać w takich wypadkach tak jak przy oparzeniach. Zapraszam do lektury Tygodnika Siedleckiego, do zaglądania na stronę www naszej gazety. Tam informacje na gorąco z najświeższych, najciekawszych, najnowszych wydarzeń rozgrywających się w Siedlcach i w regionie. Do zobaczenia.